Cześć, z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na kolejny pełny wspólny trening z wykorzystaniem Orbitreka. Dzisiaj prócz Orbiego dołożymy sobie trzy ćwiczenia, które zajadą, skatują nam brzuch. Mamy do zrobienia brzuszki z wykorzystaniem abmaty. Jeśli nie masz takiej podkładki u siebie w domu, możesz wykorzystać zrolowaną bluzę czy ręcznik, wypełnić powierzchnię między ziemią a lędźwiami, co sprawi, że powiększymy zakres pracy, a dodatkowo troszeczkę zabezpieczymy nasze lędźwia przed przeciążeniami. Mamy abmatę. Drugie ćwiczenie to 50 wznosów nóg w leżeniu. Trzecie ćwiczenie 50 tuck-upów. Dzisiejszy trening w podsumowaniu to 5 minut Orbitrek, 50 brzuszków z abmatą, 5 minut Orbitrek, 50 wznosów nóg, 5 minut Orbitrek, 50 tuck-upów. Zapraszam Cię teraz, pokrótce omówię te trzy rodzaje brzuszków, abyś mógł wykonywać je poprawnie. Pierwsza pięćdziesiątka to brzuszki z wykorzystaniem abmaty. Zrób swego rodzaju żabkę, połóż się na ziemi, ramionami dotknij podłoża podłogi za Tobą, wypuść powietrze, wstań, dotknij czubków swoich butów. Wykonuj ćwiczenia spokojnie, nie śpiesz się, nastaw się na jak najlepszą jakość tego brzuszka, tak? Czyli tu nie szarpiemy, nie zrywamy, chcemy pracować równo, wsłuchać się w swoje mięśnie, wsłuchać się w swój brzuch i uzyskać jak największe napięcie. Drugie ćwiczenie to wznosy nóg w leżeniu. Oderwij łopatki tak, aby lędźwia były wklejone w podłogę. Patrz się przed siebie, wypuszczając powietrze, wznieś nogi do kąta prostego. Staraj się utrzymać jak najlepszą formę ćwiczenia. Ćwicz spokojnie. W razie potrzeby podziel serię na większą ilość miniseryjek, tak? Czyli nie nastawiam się, że muszę zrobić 50 powtórzeń, ale byle jak, byle zrobić. Nie, jeśli potrzebujesz więcej czasu, podziel sobie to na 2-3 serie, ale zrób je z jak największą, jak najlepszą jakością. Trzecie ćwiczenie to tuck-upy. Oderwane łopatki, oderwane nogi, lędźwia wklejone. W jednym czasie przyciągam kolana do klatki, a dodatkowo odrywam jeszcze tutaj ramiona. Składam się niczym jeż w kuleczkę. Ja na to tak mówię. A więc 3 rundy, 5 minut Orbitrek, 50 powtórzeń. Mamy brzuszki z wykorzystaniem abmaty, mamy wznosy nóg w leżeniu i ostatnie ćwiczenie to 50 tuck-upów. Zapraszam Cię na wspólny trening. 2, 1, jedziemy. 5 minut Orbitreczek, spokojnie, bez spiny. Prędkość mniej więcej 7-7,5 km. Jeśli macie tutaj komputery w swoich sprzętach. Przed przystąpieniem do treningu rozgrzejcie się. Wymachy kończyn górnych, dolnych, pajacyki, tak abyśmy byli gotowi do podjęcia pracy. Pamiętajcie, na pierwszym miejscu zawsze jakość, nie ilość, nie prędkość, a poprawność wykonywania ćwiczeń. To daje nam bezpieczeństwo i sprawia, że możemy regularnie, systematycznie podejmować aktywność fizyczną. Ja w zeszłym tygodniu wygrałem swój zakład redukcyjny. Osiągnąłem wagę 80 kg. Może troszeczkę oszukane,
bo zakład był o to, aby ważyć 1 lipca 80 kg, więc ostatni kilogram wypociłem na bieżni, natomiast nie było to dobre, nie służyło mi. Bardzo dużo energii mnie kosztowało osiągnięcie tego celu. Nie rekomenduję takiego podejścia. Jeśli chcecie redukować wagę, wiadomo z badań, że mniejszy deficyt kaloryczny, ale długi w czasie, sprawdza się zdecydowanie lepiej. Ja natomiast nie lubię przegrywać, tak? I to była moja motywacja. Na dzień dzisiejszy 84 kilo. Tyle pokazuje waga. Ten kilogram to wiadomo, gdzieś tam plus minus. Retencja troszeczkę może wody do picia czy nie do picia. Ale tak to wygląda. Natomiast ja zachęcam Was do tego, aby robić to rozsądnie. To nie jest ciężkie. Są wzory dzisiaj w internecie, aplikacji do tego, aby ustalić swoje zero kaloryczne, czyli ilość kalorii, które musimy spożywać, aby nie tyć, ale również aby nie chuść. Tak, ja nie jestem dietetykiem, ale w ogółu przypadkach to naprawdę nie jest, powtarzam to wielokrotnie, budowanie promów kosmicznych. 3 minutki. Luźno, hop. Myślę, że łącznie wyjdzie nam to około 20 minut ten trening, więc naprawdę jest to kwestia organizacji swojego czasu. Jest to kolejny trening pełny z wykorzystaniem Orbitreka. Łącznie jest już ich kilka. Nie wiem, kurczę, ile dokładnie. Natomiast no, to sprawia, że już można sobie zrobić 3 treningi w tygodniu. Powtórzyć je 3 razy i macie w zasadzie 2 miesiące pracy. Treningi przybywają regularnie, więc ta pula będzie się zwiększać. Bardzo sobie chwalę w mojej redukcji Orbitrek, bardzo mi pomógł. Dużo robiłem kardiosików przysłowiowych na czczo z rana. Ale powtórzę też, ja wyciąłem bardzo dużo, bo przy mojej aktywności fizycznej to kalkulatory pokazują mniej więcej między 3200 a 3500 kalorii. A Fat Secret, bo z takiej apki korzystałem podczas osiągnięcia celu, czyli przez te 5 tygodni jadłem 2200. Więc potężny deficyt, za duży. Nie zachęcam do tego, nie polecam. Ale jest też jakaś taka droga, tak? 10 sekund. I pierwsze 50 brzuszków z wykorzystaniem abmaty. Pamiętajcie, jakość, równość pracy. Dwadzieścia.
3 dychy. Czterdzieści trzy. Wjedzie chyba na raz. Cztery, cztery. Pięć. Szóstka. Siedem. Osiem. Dziewięć. Mamy to. Siedem, trzydzieści. Plus 5, 3 i 2 w pamięci. To 10. Do 12.30, tak? Jedziemy kolejne 5 minutek. Pamiętajcie, trening ma być radością. Realizujcie się w tym, co kochacie. Ja zachęcam do aktywności fizycznej. To jest całe moje życie. Moja olbrzymia pasja. Zaczęliśmy od najłatwiejszych brzuszków. Teraz zaangażujemy sobie dolną partię, dolną część mięśni brzucha, mięśni prostych. Ale już czuję fajne spięcie. Zobaczymy, czy kolejne 5 dyszek uda się zrobić też bez przerwy unbroken. Pamiętajcie, dorzucajcie do treningów na Orbitreku trening z oporem. Bez sensu jest. Rok, dwa, trzy, nie wiem, trzy miesiące wsiadać, tłuc ten sam plan. Nasze ciało wtedy bardzo szybko adoptuje się do tego bodźca i w zasadzie stoimy w miejscu, tak? Ostatnio też pytanie na forum orbitrekowym w grupie. Czy Orbitrek będzie dobry na odchudzanie? Orbitrek nie będzie dobry na odchudzanie. Posłuchajcie, to cały czas wiem, że jest to brutalne. Dobre na odchudzanie jest dieta i deficyt kaloryczny. Orbitrek może pomóc zwiększyć ilość energii, którą spalacie, tak? Jako aktywność fizyczna. Natomiast jedzenie czego się chce i oranie na Orbitreku godzinę dziennie nie sprawi, że będziesz fit. Niestety jedzenie, szczególnie przetworzone, jest bardzo kaloryczne. A tu popatrzcie, 10 minut, a zegarek dopiero pokazuje 96 kalorii. Czyli o, nie wiem ile. 540 kalorii ma średnia czekolada Milki, znaczy 100-gramowa. Tam uśredniając. A kto 10 minut się męczysz, a tu spadło 100 kalorii. Tak, czyli 50 minut trzeba jechać, żeby zegar pokazał 500 kalorii, co i tak jest ściemą, bo trzeba od tego odjąć 100-150 kilokalorii, które i tak byście spalili, żeby żyć. Więc popatrzcie, a ja kocham słodycze i bądźmy szczerzy, tabliczka czekolady dziennie to jest żaden wyczyn, żaden. Dlatego ćwiczenia, tak, ćwiczenia pomogą ujędrnić ciało, sprawią, że będziesz wyglądać atrakcyjniej, ale odchudza deficyt kaloryczny, tak? I to
koło tego wszystko się kręci. Aby wytrwale przyjmować mniej kalorii niż potrzebujesz, żeby żyć. Wtedy zasoby pobierane są z tkanki tłuszczowej i chudniesz. Im większy deficyt kaloryczny, tym większy udział spalonych mięśni, mniejszy udział spalonego tłuszczu. No więc szczególnie, znaczy tyczy się to wszystkich, tak, my chcemy palić tłuszczyk, a muskulaturę, którą wypracowujemy poprzez trening z oporem, chcemy zachować, tak? Dlatego mały deficyt za długi. 12-10 i wjeżdżamy we wznosy nóg w leżeniu. Oderwane łopatki, kompresja. Za jakiś czas tutaj muszę zobaczyć, czy kabel się nie wypiął. Dzisiaj troszkę inna formuła, jedziemy raz. Dyszka. Trzy dychy. Cztery dyszki. Czternaście trzydzieści, czyli do 19:30. Fajnie zrobi się 22-23 minutowy trening. Myślę, że takaty nie wiadą na raz. Ale to nie jest problem. To 33 kalorie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące treningu, piszcie śmiało. Jeśli te treningi są dla Ciebie przydatne w jakiś sposób, będzie mi miło, jeśli zostawisz subskrypcję. Chcę Wam pokazywać drogę, że można, kochając sport, łączyć różne aktywności, nie zamykając się, że moje jest Mojsze. Mi najbliższe sercu są ciężary, trening ciężkoatletyczny. Teraz sporo pracuję z ketlami, ale naprawdę lubię poruszać się na tym orbitreczku. Na bieżni, na rowerku powietrznym. To sprawia, że od 25 lat, może 23, cały czas się ruszam. I kocham to na maks. Wyciągam wnioski,
i staram się, aby moi podopieczni, czy wy, żebyście nie wpadali w te pułapki, w które ja wpadłem. Hop. Dwie i pół minutki minęło. Czas na Orbim w zasadzie idealnie pokazuje to samo, co zegar. Hop, hop. No i zaraz będziemy mieć te kapy. Minutki, ale nie uda się chyba spalić 200 kalorii. Ale płyniemy, tak? Hop. Na pewno plusem treningów z Orbim, to jest moje zdanie, jest cisza. Tak, możemy czy... Nie wymyślić jakiś piom. Można zrobić trening bez stresu, bo airbike czy bieżnia, no raczej zapomnieć. Robi treczek po cichutku. Fajnie śmiga. Słuchajcie, jeśli za mało, to dla was możecie sobie jeszcze wrzucić 10 minutek dodatkowej pracy, tak? Pamiętajcie, łamać schematy, mieć radość. Ćwiczenia. Osiemnaście pięćdziesiąt. Hop, hop, hop. I najcięższe ćwiczenie zaaplikowane będzie na samym końcu. Dziesięć sekundek do końca i wjeżdżamy w takapy. Pozycja startowa, oderwane łopaty, nogi. Hop. Dwadzieścia. Dwadzieścia pięć sekundka odpoczynku. Pamiętajcie, oderwane łopatki, lędźwia cały czas są wklejone w ziemię. Nogi, gdyby ciężko było wam utrzymać wyprostowane, możecie skrócić troszeczkę zakres ruchu i tutaj pracować. Ale jak jest lepiej. Okej. Trzydzieści za mną, albo 35. Ale ja zawsze, jak się pomylę,
to zakładam sobie, że mam mniej niż więcej. Wydaje mi się, że zrobiłem 25 i teraz dychę, ale nie ma znaczenia. 20 do końca. Ja już czuję brzuch dosyć mocno. Raz, dwa, trzy i jedziemy. Hop. 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 Mamy to. Dzięki za to, że wspólnie razem mogliśmy zrobić ten trening. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, będzie mi miło, jeśli zostawisz subskrypcję. Trzymaj się cieplutko i zapraszam Cię na kolejne materiały.